I słodki koniec naszego programu. Dziś Międzynarodowy Dzień Czekolady, a bez wątpienia Wrocław może być uważany za centrum obchodów tego święta. Miasto promuje się przy pomocy łokoci, ma nawet ulicę ku czci czekolady i fabrykę produkującą tony tego smakołyku. Mamy też miłośników czekolady, którzy całkiem prywatnie celebrują to święto. I te słodkie obchody obserwowała Jadwiga Jarzębowicz. W fabryce czekolady pracownicy mają święto. Prosto od taśmy produkcyjnej do degustacji. To tak z miłością, nie? Nie ma się nigdy tego dosyć, nie? A podobno największymi miłośniczkami czekolady są kobiety. Jak to kiedyś mówili, że od czekolady można się uzależnić, prawda? No to jednak coś w tym jest. Czekolady już za dużo. Za dużo, widać to chyba po mnie, nie? Tak wygląda ziarno kakaowe. Niepozorny i zupełnie niesmaczny, nieodzowny do produkcji kulinarnego cudu, jakim jest czekolada. Czekolada to zastrzyk energii i dużo witamin i magnezu. W jej moc uwierzył pan Mirosław, cukiernik zakochany w czekoladzie. Stworzył trufle, by słodyczą wylansować Wrocław jako europejską stolicę kultury. Naprawdę jest masakrycznie słodka, chociaż nie zawiera w ogóle ani grama cukru dodanego do środka. I jest fajna, jest chrupiąca, a mimo wszystko nadzienie w tej trufli jest aksamitnie gładkie. Wrocław oficjalnie uczcił czekoladę. To ulica Czekoladowa. Ciekawe, czy mieszkańcom takiej ulicy mieszka się tu słodko. Nieustanny ruch, hałas, spaliny w sielskiej willowej dzielnicy. Tragiczne, kochana, no widzi pani to? Ale czekolada ma swoich miłośników i smakoszy. Dzisiejsze święto czcić należy w jeden podstawowy sposób. Jeść dużo czekolady. Więcej niż zwykle. Wrocław, Jadwiga Jarzębowicz. Tak, i tu wszyscy w studiu już się umawiamy na czekoladę, tylko no cały kłopot w tym, że jedna kostka ma 24 kalorie. No a trudno poprzestać na jednym kawałeczku.